Ponad 160 tysięcy dzieci w Polsce jest niedożywionych. Konsekwencje tego są ogromne. Dzieci w wieku szkolnym bez zapewnienia odpowiedniej liczby posiłków zawierających wszystkie niezbędne składniki nie mogą prawidłowo rozwijać się, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Słabiej się uczą, mają problemy ze skupieniem się w czasie zajęć. Niedożywione dzieci są blade. Od rana dopytują się, kiedy będzie obiad. Zdarza im się zemdleć podczas zajęć. Dziecko niedożywione ma zaburzony rozwój, nie tylko fizyczny, ale tak samo rozwój psychiczny, umysłowy. To przeszkadza w późniejszej nauce w szkole. Dziecko nie przyswaja dobrze wiedzy, nie potrafi dobrze się wypowiedzieć. Niektóre dzieci to w ogóle nie mówią, są zamknięte w sobie, są smutne. Smutne, nie chcą się bawić z rówieśnikami, nie interesują się innymi rzeczami, nawet filmami czy jakimiś ciekawymi wydarzeniami. Podziel się posiłkiem to ogólnopolski program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem wśród dzieci. Pomoc prowadzona jest na szeroką skalę dzięki zaangażowaniu milionów konsumentów, tysięcy wolontariuszy, mediów i organizacji społecznych oraz sprzedaży jogurtu z logo Podziel się posiłkiem. Dzięki temu w ciągu 10 lat trwania programu ufundowano 13 milionów posiłków. Na tym jednak misja programu się nie kończy. W ramach programu Podziel się posiłkiem można kupić jogurt z tym właśnie logo, z talerzykiem Podziel się posiłkiem, a część zysków my przekażemy na samodożywianie dzieci przez cały rok szkolny. Program zaczyna się we wrześniu i w październiku, można kupić te produkty, natomiast program dożywiania trwa od listopada do końca roku szkolnego. Rolą licznika jest przypominanie nam, konsumentom, że każdy dodatkowy jogurt zakupiony to większa szansa na ufundowanie kolejnych posiłków dla potrzebujących dzieci. Teraz razem możemy ufundować kolejny milion posiłków. Wystarczy kupować jogurty z logo Podziel się posiłkiem. Zapraszamy do wzięcia udziału w programie i razem nagłośnijmy problem niedożywienia wśród dzieci w Polsce. Szukajcie nas na stronie podzielsieposilkiem.pl oraz na Facebooku.